Witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku, w którym tak jak obiecałam, pokażę Wam jak zrobić taki bucik. Ja już robiłam wcześniej taki bucik, tylko robiłam na rozmiar 0-3-4 miesiące, a ten bucik już jest rozmiar większy, taki od pół roku, aż może być do 9-10 miesięcy. I już Wam pokazuję, mierzymy i jak on wygląda. I tamten bucik miał kokardkę, a ten bucik ma takie po prostu sznuróweczki, można je zawiązać też na kokardkę, albo można po prostu takie puścić. Możecie też tutaj na przykład przyczepić koraliki, albo w ogóle zamiast tych troczków możecie zwyczajnie tutaj przyszyć, zrobić pompon. Też bardzo fajnie będzie wyglądał. W zależności, czy chcecie zrobić taki bucik dla dziewczynki, czy dla chłopczyka. Ten bucik już podaje dokładne wymiary. Popatrzcie tutaj na długość 12 cm. Tutaj szerokość tego bucika to jest około 6 cm. I oczywiście ściągacz robicie sobie naprawdę na wybraną szerokość, długość. I teraz tak, ten bucik będzie, ja tutaj dokładnie nie będę pokazywała takiego dokładnie krok po kroku, tak jak pokazywałam w przypadku tego różowego bucika, ponieważ sposób robienia jest identyczny, zwiększa się tylko liczba oczek i tak naprawdę pod ten wzór możecie dopasować i zrobić bucik na dowolną szerokość. Tutaj ja zawsze to robię metodą prób i błędów, tak jak to wyjdzie, ale już Wam mówię o co chodzi. Po prostu zwiększamy liczbę oczek, które są po bokach, tak żeby wyszła nam dłuższa stópka. I dlatego nie będę mówiła dokładnie każdy rząd po kolei. Jeżeli nie widzieliście filmiku, jak zrobić ten różowy bucik, to on tutaj będzie wyświetlony na górze w polecanych. A tymczasem tak szybciutko wspomnę, że potrzebujemy druty proste w rozmiarze 3,5. Jest to włóczka, ja tutaj akurat mam różowy Alize Super Lana Midi. Mam nawet tutaj białą też. Super Lana Alize Midi i to jest kolor 62. Zwykły taki mleczny, taki beż, można by powiedzieć. Do tego będę używała licznika rzędów, żeby mi pomógł liczyć rzędy. I teraz popatrzcie. Tak samo, ja nie będę dokładnie pokazywała krok po kroku, ponieważ jeżeli chcecie zobaczyć, najpierw bym polecała zobaczyć, jak zrobić te mniejsze buciki różowe, które są na kanale. I u góry powinien wyskoczyć link do tego filmu i jak informacja i tam znajdziecie buciki, albo po prostu wchodzicie na mój kanał, wchodzicie w zakładkę wideo albo filmy i tam znajdziecie też krok po kroku, jak zrobić taki bucik różowy z kokardką i na ten sam sposób będę robiła właśnie ten większy bucik, dlatego nie będę dokładnie pokazywała wszystkich rzędów krok po kroku, żeby wiedzieć o co chodzi. Polecam Wam najpierw zobaczyć tamten filmik, a tutaj po prostu pokażę Wam, jak ile oczek nabrać, żeby wyszedł większy rozmiar. I ja już tutaj to zrobiłam, czyli pierwszy krok to musicie nabrać 29 oczek. Ja już to zrobiłam. Następnie pierwszy rząd też już zrobiłam, więc mogę tutaj od razu kliknąć sobie, że już pierwszy rząd mam zrobiony, bo pierwszy rząd to po prostu te 29 oczek przerabiamy zwyczajnie na prawo i teraz już przechodzę razem z Wami do rzędu drugiego. Tutaj pierwsze 14 oczek przerabiamy na prawo. Jest po prostu zwiększona liczba oczek. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, czyli po bokach będzie zwiększona ta liczba oczek. Następnie dodajemy jedno oczko w sposób od przodu do tyłu i przerabiamy je jako przekręcone, wbijając się od lewej strony. Następnie przerabiamy sobie tylko jedno oczko i znów dodajemy, tylko tym razem nitkę poprzeczną przekładamy jakby od tyłu do przodu i przerabiamy też jak oczko przekręcone, ale wbijając się od środka. Ja dokładnie, bardzo dokładnie pokazuję to
w przypadku robienia tych różowych bucików, więc jeżeli nie załapaliście dokładnie o co chodzi, to proszę Was bardzo, żebyście najpierw sobie zobaczyli tamten filmik, a tutaj w tym filmiku po prostu będę robiła wszystko troszkę szybciej. Już do końca rzędu robimy same oczka prawe, czyli te 14 oczek prawe do końca rzędu i pamiętamy, że wszystkie rzędy zaczynamy i kończymy też przerabiając te oczka na prawo. I drugi rząd skończony. W rzędzie trzecim będziemy sobie też poszerzać i dodawać tylko na bokach, tak samo jak to jest w tym różowym buciku. Czyli pierwsze oczko, ja go zdjęłam, dobra, zdjęłam, ale też możecie przerobić na prawo, możecie zdjąć, to nie ma takiego znaczenia. I tutaj już znów zakładam sobie tą nitkę poprzeczną i już tutaj za pierwszym oczkiem dodaję oczko z nitki poprzecznej, zakładając od przodu. Następnie przerabiamy wszystkie oczka i znów będziemy dodawać przed ostatnim oczkiem. Przerabiamy wszystkie oczka. Różnica między wzorem na te małe buciki, a te większe buciki jest tylko taka, różni się ilością oczek. Jeżeli sobie spiszecie te oba wzory, zobaczycie tą zależność, w jaki sposób ja zwiększałam liczbę oczek i dzięki temu będziecie mogli też zrobić takie buciki. Większe bądź mniejsze na żądany rozmiar. Jestem przed ostatnim oczkiem i znów nitka poprzeczna zakładam od tyłu do przodu i wbijam się od środka, robiąc oczko prawe przekręcone, tak żeby nie powstała dziura i ostatnie oczko na prawo. I mam zrobiony rząd trzeci. W rząd czwarty, nie będę go tutaj pokazywała, bo rząd czwarty to po prostu przerobienie wszystkich oczek na prawo. I teraz przechodzimy do rzędu piątego. W rzędzie piątym przerabiamy pierwsze 15 oczek na prawo. Ja sobie tylko sprawdzę. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 oczek. I znów dodajemy w taki sam sposób, jak już tłumaczyłam od początku. A jeszcze raz powtórzę, że jeżeli dokładnie nie wiecie, jak dodawać te oczka, to ja je bardzo, bardzo dokładnie tłumaczę w tym filmiku, jak zrobić różowe buciki. Następnie po dodaniu oczka przerabiamy 3 oczka zwyczajnie na prawo i znów dodajemy też taki sposób od lewej do prawej, od tyłu do przodu, tak? I od środka wbijając się przerabiam oczko przekręcone i z powrotem już do końca rzędu ostatnie 15 oczek przerabiamy zwyczajnie na prawo. Rząd szósty będzie identyczny jak rząd trzeci. W rzędzie siódmym przerabiamy wszystkie oczka na prawo. I teraz w rzędzie ósmym będziemy sobie robić pierwsze 16 oczek na prawo. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. I następnie dodajemy znów jedno oczko z nitki poprzecznej, zakładając od prawej, od przodu do tyłu i z lewej strony wbijając się, przerabiamy jak oczko przekręcone. Następnie musimy zrobić 5 oczek prawych i znów z nitki poprzecznej od tyłu do przodu zakładamy i przerabiamy wbijając się od środka jako oczko prawe przekręcone. I już do końca rzędu przerabiamy resztę tych
16 oczek. I teraz od rzędu 9 do rzędu 17 włącznie przerabiamy sobie tylko wyłącznie oczkami prawymi i spotykamy się w rzędzie 18. Ja już ukończyłam do rzędu 17 i teraz w rzędzie 18 będziemy sobie wyrabiać tutaj tą część bucika i już pokazuję Wam, jak to zrobić. Przerabiamy pierwsze 22 oczka. Po przerobieniu tych pierwszych 22 oczek następnie przerabiamy 2 oczka razem na prawo. Wbijając się zwyczajnie od lewej strony. Następnie jedno oczko przekładamy bez przerobienia. Nitkę przekładamy naprzód i odwracamy. I tutaj już zaznaczamy sobie, że rząd 18 ukończony. Następnie to pierwsze oczko ściągamy bez przerobienia. Przerabiamy 6 oczek prawych. Mamy 6 oczek prawych. Następnie znów 2 razem na prawo. Znów jedno oczko przekładamy bez przerobienia. Nitkę naprzód i znów odwracamy. I mamy rząd 19. I teraz w taki sam sposób będziemy robić aż do rzędu 27 i spotykamy się dopiero w rzędzie 28. I jeżeli ukończycie rząd 27, to ja wtedy się z Wami spotykam, ale jeżeli ta część robienia sprawi Wam trudność, to po prostu zobaczcie sobie. Znów po raz kolejny odsyłam Was do tego filmiku, gdzie robiłam różowe buciki, ponieważ tam robię wszystkie te rzędy i one są identyczne. Tak samo się robi ten rząd już od tego momentu, zrobiliśmy rząd 19, więc od 20 do 27 robi się identycznie tak jak w tych różowych bucikach, więc jeżeli nie czujecie się na siłach, żeby powtórzyć te rzędy, to obejrzcie sobie tam ten filmik, gdzie robię różowe buciki, ponieważ tam już robię dokładnie filmowo wszystkie te rzędy. A tymczasem ja spotykam się z Wami w rzędzie 28. I ja już zrobiłam ten 27 rząd, przełożyłam na drugą stronę i teraz już do końca tego rzędu pierwsze to oczko przekładamy i już do końca tego rzędu już nie liczę, po prostu tutaj przerabiamy wszystkie oczka na prawo. I tego rzędu już nie będę liczyła, bo on nie jest też cały od początku do końca, tylko już zwyczajnie tutaj wracamy do początku. Dlatego tego rzędu nie liczę. Odwracam na drugą stronę i teraz rząd 28. To wszystkie oczka przerabiamy zwyczajnie na prawo. W rzędzie 29 znów troszkę sobie rozszerzymy bucik. Przerabiam pierwsze 3 oczka na prawo. Dodamy jedno oczko od przodu do tyłu i wbijamy się z lewej strony. Robimy oczko przekręcone. Następnie jedno oczko prawe. Przepraszam, 3 oczka. I znów dodajemy jedno oczko, czyli 3 oczka, dodajemy oczka, dodajemy jedno oczko, znów 3 oczka. Mieliśmy raz, dwa, trzy oczka, tutaj dodajemy jedno oczko, znów raz, dwa, trzy oczka i dodajemy jedno oczko. Następnie 17 oczek prawych. Mam 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. I tutaj znów dodamy sobie jedno oczko, tylko tym razem nitka poprzeczna od tyłu naprzód i wbijamy się od środka. I 3 oczka prawe. Znów dodajemy jedno oczko. Wbijamy się od środka i ostatnie 3 oczka prawe. I teraz płucik powinien wyglądać już w ten sposób. I teraz kolejna część bucika to od rzędu 30, ja sobie tutaj 29 zaznaczę, czyli od rzędu 30 do rzędu 35 włącznie, robimy tylko i wyłącznie oczka prawe. Po przerobieniu do rzędu 35, teraz pozostał do zrobienia jedynie ściągacz i ściągacz będziemy robić przez kolejne 14 rzędów do góry. I ja robię ściągacz w ten sposób, to pierwsze oczko będę zdejmowała bez przerobienia, następnie robię ściągacz 1 na 1, czyli jedno oczko prawe, drugie oczko lewe i w ten sposób robię zwyczajny ściągacz 14 rzędów do góry. Mój ściągacz ukończony i teraz zostało tylko zamknąć te oczka sposobem elastycznym, to już będzie potrzebne. I jeżeli nie znacie tego sposobu elastycznego z narzutami, ja dokładnie opisuję i pokazuję, jak to zrobić w filmiku, gdzie robię te różowe buciki. Także zapraszam serdecznie do obejrzenia. Tam dokładnie pokazuję, jak zamykać oczka, robiąc właśnie sposobem z narzutami. Tłumaczę to dokładnie, jak zrobić właśnie to zamykanie z narzutami. Także zapraszam Was serdecznie, żebyście sobie zobaczyli w tamtym filmiku. Tutaj robię już troszkę taką przyspieszoną wersję tego bucika. Oczywiście, jeżeli chodzi o rozmiar, możecie jak najbardziej sobie taki rozmiar regulować poprzez na przykład możecie wziąć grubszą włóczkę albo jeżeli macie cienką włóczkę, to wtedy możecie robić podwójną nitką i też wtedy wyjdzie rozmiar większy. Tak czy inaczej, kwestia jest tylko w nabraniu tych początkowej ilości oczek. Możecie ją zwiększać, zmniejszać dowolnie i wtedy to będzie się zmieniała długość wkładki buta, tak jakby długość stópki. No dobrze, to w takim razie ja sobie zamykam do końca sposobem elastycznym z narzutami po to, żeby tutaj łatwiej to się ładnie rozciągało i było łatwiej włożyć na nóżkę dziecka. I zostanie nam zszycie bucika. Po zamknięciu oczek odcinam sobie dosyć długą nitkę i oczywiście potrzebujemy igły z szerokim oczkiem i będę zszywała na lewej stronie. Zszywając, zabezpieczę sobie też tutaj tą niteczkę, przytrzymując sobie ją tutaj. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak zszywam, to zapraszam Was do tego filmiku z różowym bucikiem. Tam dokładnie pokazuję, jak zszywam cały bucik. Tutaj nie będę drugi raz tego samego pokazywała, także zachęcam Was do obejrzenia sobie tak czy inaczej tego filmiku, gdzie pokazuję dokładnie krok po kroku, jak zrobić te różowe buciki. Po zszyciu bucik prezentuje się w ten sposób. I teraz zostało nam do zrobienia ten sznureczek. Do zrobienia sznureczka potrzebujecie szydełko. Ja będę robiła szydełkiem w rozmiarze numer 5 mm. I żeby zrobić taki sznureczek, to najpierw zaczynamy, robimy sobie pętelkę. I następnie robię aż 70 oczek łańcuszka. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i tak dalej robię sobie 70 oczek łańcuszka. I sobie ją tutaj wyciągam. I ja robię w ten sposób. Znów potrzebuję igły z szerokim oczkiem. Wkładam sobie tą końcówkę i igłą właśnie wkładam między tutaj
miejscu, gdzie zaczynał mi się ten ściągacz. Przeplatam po prostu parę razy, żeby przełożyć cały ten sznureczek. Tutaj już nitka niepotrzebna. Na końcach zawiązuję jeszcze supełki. I tak prezentują się już ukończone buciki na rozmiar od pół roku do 9-10 miesięcy. Myślę, że filmik jest dokładny i bez problemu zrobicie takie same buciki. Życzę Wam powodzenia i oczywiście pamiętajcie, by pozostawić po sobie jakiś ślad na moim kanale w postaci komentarza bądź lajka, jeżeli filmik Wam się podobał, a także chętnie przyjmę kolejne propozycje, sugestie, co chcielibyście, żebym zrobiła. Dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału, a także do lajkowania oraz komentowania. Dziękuję bardzo, pa pa!